Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj plecak Whistler 2, 35 litrów. Jest to druga wersja plecaka, który cieszył się powodzeniem przez kilka ostatnich lat. Jest to zmodyfikowana wersja, poprawione są niektóre elementy. Sam jestem użytkownikiem Whistlera w pierwszej wersji. Nie mogę się już doczekać po prostu na oliwkowy kolor, który miałem w jedynce. Od razu kupuję sobie dwójkę. Na chwilę obecną i nasze wideopokazy. I dostępność ogranicza się tylko do Coyota czarnego bądź WZ-a. Wszystkie inne kolory są jeszcze niedostępne. Są świeżutkie plecaki, przed chwileczką odebrane z e-sportu. Od razu kręcimy dla Państwa ten materiał. Pokażę oczywiście, jak wygląda ten plecak na zewnątrz, co się zmieniło i jak wygląda w środku. Tak, jeżeli patrzymy na ten plecak, niewiele się zmieniło. Poza tą narzepką, która przeszła nam z góry na dół. A na górze pojawił się system mole dodatkowy. Dodatkowo z przodu jeszcze rzuca się w oczy kryte zamki. Od najmniejszej kieszonki, poprzez kieszeń średnią, po kieszeń dużą. Ja jeszcze dodam, że najlepiej oglądać wideopokaz właśnie plecaka w tym kolorze, a wideopokaz, który oglądają Państwo na przykład w kolorze czarnym, może być trochę za ciemno tutaj, dlatego warto obejrzeć wideopokaz ten. Niczym się nie różnią te plecaki poza kolorem. To ze zmian z przodu, praktycznie nic więcej się nam tutaj nie zmieniło. Tu od przodu jeszcze mamy trolki, do których możemy sobie podczepić rzeczy. Trol dolny, do którego możemy podczepić nawet namyt czy śpiwór, coś ciężkiego. Z boku mamy ściągacze, system mole, można podczepić kieszenie boczne, no i kieszeń na butelkę. Teraz tył, nie wiem, czy wspominałem o rączce, jest już rączka taka w takim stylu, kiedyś była tutaj taka zwykła gumowa, teraz już WeSport przeszedł na takie rączki. Jest to ulepszenie, polecam, miałem gumową, nie byłem zadowolony z tej jak najbardziej. Myślę, że będę. Teraz kolejną rzecz, którą chciałbym pokazać, to tak. System nośny. Zacznijmy od materiału, który jest na ramionach i na systemie nośnym. Wcześniej mieliśmy taką siateczkę, duże oczka, rzuciliśmy plecak gdzieś, czy to na dworze, czy w lesie. Od razu nam się igły, czy jakieś liście do tego plecaka przyczepiały. WeSport przemyślał to, zastosował siatkę o gęstszym splocie. I teraz mamy, jak widać, taki materiał jednolity. Oczywiście przyglądając się z bliska, jest to taka mała, drobna siateczka. Oddychająca oczywiście tak samo jak ta gruba, ale tego efektu nie ma. Rzucimy, coś się przyczepi, szczepiemy i tego nie ma. Nie musimy dłubać. To jest jedna z tych pozytywnych zmian. Kolejną bardzo pozytywną zmianą jest to naprawdę mega zmiana w porównaniu do jedynki. Stelaż na plecach. Polecam każdemu, kto miał jedynkę i chociaż raz zapakował ją sobie na maksa i pamiętał tą kulkę na plecach, zmienić na Whistlera dwójki. Tutaj tego problemu po prostu nie ma. Stelaż jest wyjmowalny, można go w każdej chwili wyjąć, wsunąć z powrotem i dalej sobie korzystać. Nie trzeba z niego korzystać. Zanim jeszcze przejdę dalej, powiem, że oczywiście tu mamy system szybkiego wypinania, są specjalne klamry. Pas biodrowy można wypiąć, jest na rzepy, nie trzeba go używać. I teraz kolejna pozytywna zmiana. Pojawiła się tu taka kieszeń, której w jedynce nie było. Jest ona dedykowana przez WeSport do Camelbacka. Tu mamy oczywiście wyjście na Camelback na górze. Już ta kieszonka, która była w pierwszej wersji na plecach wewnątrz, ta kieszonka została, ale do wykorzystania na coś innego nie ma wyjścia na Camelback z tamtej. Camelback trzeba umieścić w tej kieszonce tutaj. Ale powiem ciekawostkę, nie oszukujmy się, większość z nas Camelback używa w niewielu sytuacjach. Na co dzień Camelbacka nie używa. To więc po co nam taka kieszonka? WeSport też myślę, że niekoniecznie celował w to, ale ja dla swoich własnych testów przeprowadziłem test wsadzając tu laptopa 17.3. Szczerze mówiąc polecam, wchodzi idealnie, jakby ta kieszeń była na laptopa 17.3. Oczywiście mniejsze laptopy czy tablety też tutaj wejdą. Plecy się wtedy tak usztywniają, że niepotrzebne jest noszenie praktycznie tego stelaża, ale jest bardzo wygodne, nie uwiera w ogóle ten laptop w plecy. Zamykamy sobie kieszonkę. Teraz przejdźmy dalej. Z przodu mamy kieszonkę. Jest to zwykła, prosta kieszonka. Nic tutaj się nie zmieniło, poza krytym zamkiem. Teraz mamy kieszonkę mniejszą. Wyjmę nasze wypełnienie.
Podajmy nam tak. I już pokazuję. Tutaj w tej kieszonce, w jedynce, była po prostu ta kieszonka. To była jedna kieszonka, nic więcej. Tyle, żeby można było coś sobie wsadzić. Wisport poszedł krok dalej. I tak, mamy kieszonkę taką, jak była, plus organizer z kieszonką siateczkową, kieszonką, tutaj taką mniejszą, nie wiem, na paczkę fajek, kieszonką z takim jakby na długopisy, markery, coś w tym stylu, no i gumki troczące na podpięcie latarki, jakiejś baterii, może scyzoryka. I oczywiście na klapie przedniej pokazała się kieszonka, której nie było w wersji pierwszej. Siateczkowa, można sobie jakieś rzeczy dodatkowe wsadzić, jest na całej powierzchni tej klapy. Spód to jest 4-5 cm dodatkowej powierzchni, można powiedzieć. Ta kieszeń to jest taki mały plecak wycieczkowy. Sam jakby można było go odczepić, byłby to mały plecaczek taki dodatkowy, a tak mamy jedną kieszeń. Teraz, żeby pokazać jeszcze jedną kolejną główną zmianę, o której do tej pory nie wspomniałem, odepnę sobie wszystkie ściągacze. Będzie po prostu łatwiej zaprezentować. Położę plecak w ten sposób i otwieram go. Tutaj zamki schodzą do samego dołu, czego nie było w wersji pierwszej. Tam plecak otwierał się mniej więcej do tej pozycji. Nic więcej zrobić nie można było. A tak otwieramy klapę, jakbyśmy otwierali walizkę. Wyjmę nasz wypełniacz. I co nam się pokazało? Duża, wielka kieszeń główna w kształcie walizki. Możemy tu sobie ładnie wszystko ułożyć, posegregować. Nie musimy tego upychać od góry. A później klapę zamykamy, zapinamy zamek i gotowe. Możemy ruszać w trasę. Jakie tutaj zmiany się pojawiły? Zacznijmy od klapy przedniej. Tam były dwie kieszonki, takie zwykłe wsadzane, materiałowe. Teraz Wisport przejdzie i tą kieszeń. Jest bardziej płaska, nie odstaje. Co było bardzo denerwujące w jedynce, bo wkładając na przykład coś do głównej komory, można było przez szwarek wsadzić do tamtych kieszeni. Tu mamy przedzielone na pół, jest mniejsza kieszonka siateczkowa, większa kieszonka z materiału. I plecy. Jak widać, to jest ta kieszonka, o której wspominałem. To jest stara kieszonka na Camel Back. A tutaj jeszcze pojawiło nam się na plecach taka wszywka z materiału, która ma system MOLE. Myślę, że jest to dobry pomysł, bo często plecak, jak nie używamy go do końca, ta górna część zostaje niewypełniona. Wiadomo, jedziemy w trasę, jest wypełniony, szczelnie jest ok. Ale używamy go na co dzień, tu wrzucimy sobie jakieś pierdółki do plecaka, góra jest pusta, a nie chcemy też rzucać czasami czegoś na, bo może się zniszczyć. Podpinamy sobie zasobnik, apteczkę, bądź dwa zasobniki, czy jeden duży zasobnik, niekoniecznie jakiś tam oryginalny Wisportu, cokolwiek mamy, jakąś torbę, możemy sobie tutaj podpiąć. Nawet Gekon tutaj nam z Wisportu wejdzie. I to chyba na tyle. Dlatego serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś oglądał wersję czarną, czy w kamuflażu WZ93 Leśnej Pantery, to myślę, że to jest to samo, co powiedziałem tutaj. Myślę, że ten jest najlepszy, bo plecak jest jasny i wszystko ładnie widać. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do zakupów na www.kubujesz.pl. W najbliższym czasie powinny się pojawić też oliwki i rale. Pozdrawiam.